Słuchaj człowieku, to dziwna historia. Może wyda ci się mało wiarygodna, ale byłem na ostatnim meczu Lechi na wyjeździe, gdy grała o Puchar Polsko-Niemiec w Dreźnie. Pociąg spalony, śmignęliśmy więc do rezyną. Nim skitrałem w gacie szalek, oblałem go benzyną, żeby w razie zadymy wykonać kamikadze, gdyby szwabskie gliny powitały nas gazem. Wszystko było git do momentu, kiedy zabrakło jaj naszego wodza Machledy. Film mu się urwał tuż przed stadionem i dał nam znak, by do szturmu nadmuchiwać kondony. Któregoś z załogi zaśmierzpiła rejka, by ukraść złoty pisior z Hitlerem przez okienko kasy, w którym kupisz karnety i frykasy, pornole, suweniry, różne sorty szwabskiej prasy. Ja wiem, że Żeleta nie miał złych intencji, chciał tylko, by trofeum pomogło nam zwycięstwie. Lecz przepędzał się ochroniarz, zostaliśmy wylukani. Wtedy wołam do funkty: panowie, spierdalamy! Ale każdy już obalił po parę honekerów, a gestapo mają sprawne, dupnęli nas frajerów. I nie mam pojęcia, co się dalej działo. Zaliczyłem między gałynę doską bałą. Lechia, Lechia, Gdynia! Oż kurde mole, łeb mi spuchł jak dynia. Lechia, Lechia, Gdynia! Nawiasem mówiąc, Areczka Gdańsk to kurwa pizda świnia. Lechia, Lechia, Pany! To nic, że mózg trząśnięty i zęby wyłamane. Lechia, Lechia, Pany! I aleje na trepanacji i żuchwę z gruchotaną. Po dwóch miesiącach nudnej rehabilitacji, kalanetyk po śniadaniu, obiedzie i kolacji, poszedłem, bo jako takiej formy, a percepcja i recepcja wróciły mi do normy. No i dobrze, bo za pasem prezydenckie wybory dałbym świadectwo patriotyzmu i śmiertelnie chory. Ale zdrowy, a jeden, i chociaż wełbie miazga, nie będę się przejmować, bo na maksa jest jazda. Krótka piłka, już śmigam do Warszawy demonstrować z takeoverem dla dobra naszej sprawy, bo ostrzega takeover. Po co trzeba lekarza? Polsce wirus polityczny i schizofrenii.